spotkają się dwa zespoły, które nie grzeszą za bardzo może techniką, natomiast serce do walki obydwa zespoły będą miały bardzo duże. To będzie mecz taki typowej walki, może nie będzie piękny, ale będzie dramatyczny. Wszystkie mecze rozgrywane na Wyspach są dla nas trudne, ale bardzo często się kończą zwycięstwem. Mam nadzieję, że powtórzą ten wynik z ostatniego meczu z Irlandią, z towarzyskiego meczu, który był tam rozegrany. Wewnątrz nie ma żadnych tarć, no ja tym bardziej nie mogę mieć takich tarć, ponieważ my się spotykamy nie tak często jak pozostała grupa towarzysząca trenerowi Benhakerowi na zgrupowaniu, ale mówię, to nie ma tam żadnych niesnasków, natomiast ta nagonka jest troszeczkę dla mnie dziwna, bo nie tak dawno był noszony trener Benhaker na rękach, a teraz znalazło się wielu oponentów z różnych powodów, zresztą pan Benhaker też troszeczkę tak chyba sam jest sobie winien, ponieważ niektóre sytuacje można byłoby zdecydowanie wcześniej wyjaśniać, a nie dawać na domysły bardzo czasami sprzeczne dziennikarzom, z tego się robią później problemy. Mam nadzieję, że to się nie odbije na formie i trenera Benhakera i reprezentacji. Była taka rozmowa podczas grupowania w Portugalii i to była wewnętrzna informacja najpierw przy stole, przy którym siedzi kierownictwo ekipy, a później oficjalnie zgłosił tą sprawę również zawodnikom, także tajemnicy wielkiej nie było, także zawodnicy i kierownictwo wiedziało wcześniej.